się w kolejnej części naszej serii z Dragonesta. No i dzisiaj chciałbym troszeczkę więcej porozmawiać na temat tutaj gry, bo nie wiem, czy będę robić jakieś misje dzisiaj. Bardziej chciałbym wam pokazać, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tytułem tej gry, to by wejść po prostu i wiedzieć, gdzie co jest. W pierwszym odcinku już mogliście zobaczyć w tym podstawowym mieście, w tym pierwszym, gdzie co jest, a dzisiaj jestem już w Calderog Village. To już jest miasto kolejne, takie główne, gdzie już na wyższych levelach wchodzi się i ma się questy. Jak widzicie, udało mi się wbić 15 level. Nie wiem, już zapomniałem, na którym levelu wchodzi się do tego miasta wyższego jeszcze, ale chyba na 20. Coś koło tego. No a dzisiaj mam 15 level. Udało mi się wbić. Słuchajcie, ja w tej grze już spędziłem naprawdę dużo czasu, jeżeli chodzi o inne, jakby to powiedzieć, edycję tego, no bo tak, pierwsza edycja była taka, że gra nie była na Steamie i byłem łucznikiem, pamiętam, i było mniej map, był mniejszy level do wbicia i było trudniej, bo żeby wbić level, naprawdę trzeba było nachodzić się na te instancje i wbijać ten level, i naprawdę było ciężko. A dzisiaj już od pierwszych leveli wystarczy, że jeżeli macie już naprawdę zbrojkę i macie wszystko, wystarczy, że dacie autoatak i bossa macie na jednego hita, więc to już jest naprawdę ułatwiona strasznie na tych podstawowych levelach gra. No i tak. Myślę, że z początkiem gry nie będziecie mieć problemu, no bo macie, tutaj jest zawsze złoty. Macie fabułę po prostu tej gry, tak? Fabuły nie będę wam opowiadać, no bo to wystarczy, jak sami sobie zobaczycie. Macie fabułę, która daje wam questy i przy okazji wypełnienia tych questów fabuła dalej się toczy, tak? Tutaj gra niestety nie ma polskiej wersji, ale to nie jest problem, jeżeli ktoś ma problemy z angielskim na przykład, czy z tu przetłumaczeniem niektórych słów, no to nie jest problem, no bo główne questy są zaznaczone na złoty kolor. I tutaj macie, jak widzicie, strzałkę, która mnie cały czas prowadzi. Na mapie są też również oznaczone na złoto, także z tym nie będziecie mieć problemów. No i potem, wbijając, już nie pamiętam również, który to jest level, wchodzicie do Calderog Village. No i tutaj już jest troszeczkę większe miasto niż to pierwsze, no bo w pierwszych miastach mamy dwa miasta, w którym dzielą się postaci. Niektórzy zaczynają w tym takim zimowym, a my właśnie w tym pierwszym Pirate Town akurat zaczynaliśmy, tam to już nie pamiętam, jak się też nazywa. Tu możecie w te niebieskie wykrzykniki możecie wypełniać poboczne questy, jeżeli chcecie, bo to się przydaje, ale już tyle razy wypełniałem te poboczne questy, że po prostu zajęłem się tylko i wyłącznie fabułą. No i wiecie, Ah, hello there. tutaj macie różnego typu shopy, jeżeli chcecie na przykład kupić jakieś takie rzeczy, takie pierdółki, po prostu pochodzicie i sobie po... Wystarczy Welcome. kliknąć i sprawdzić, co tu możemy, You możemy have the makings porozmawiać z of a nimi great i hero. tu wszystko macie napisane, więc nie będzie z tym problemu. Tu macie kowala, jeżeli chcecie coś sprzedać, What can I do tak for you, naprawdę young możecie w każdym adventurer? sklepie to sprzedać, ale jeżeli chcecie na przykład naprawić item, You no shall be to given. dajecie Take reparal up i płacicie za to i that. wam naprawia wszystko. Come back soon. I z What tym can nie I ma do for żadnego you, young problemu. Tak samo adventurer? możecie tutaj sprzedawać itemy, ulepszać. Możecie ulepszać itemy, jeżeli macie te kamienie potem, to nie mam niestety, jeszcze nie mogę ulepszać itemu, bo też to zmienili i needs nie da good się weapons teraz. and armor. Była pierwsza edycja, gdy byłem łucznikiem i tam gra była nie, jakby nie była na Steamie. Potem znowu te konta zostały usunięte i grę przejął Steam i na Steamie zakładaliście konta i graliście postaciami, tak? Już wtedy był Lancer, były
inne postaci, te dawne. Tam w międzyczasie było tylko parę postaci, dopiero wprowadzali, te postaci wprowadzali. No to potem został wprowadzony jakby taki, nie wiem co oni wymyślili, że wszystkie postacie, które mieliście, zostały wbite na 80 poziom. I już mieliście instancje, które mogliście po prostu przeskoczyć. Mieliście na przykład pierwszy level. Ja tak miałem, bo miałem założoną laserkę, ale na laserce miałem już wyższy level. Także, no nie wiem, tam miałem może 20 któryś i nagle został mi wbity 30. Ale miałem też założonego maga, bo też magiem chciałem grać i miałem już 80 na drugi dzień, więc no nie wiem, czemu tak to zrobili. No i potem znowu był problem, bo wszystkie konta, które mieliście, zostały usunięte. Nie ma tego. Dalej gra jest na Steamie, ale te wszystkie konta zostały usunięte i niestety konto trzeba założyć przez przeglądarkę na stronie, którą na link macie w opisie filmu, gdzie zakładacie konto. No i to jest niestety skomplikowane trochę i strasznie to utrudnili. Teraz, no i gdy już założyliśmy to konto, no to znowu przez parę dni, nie wiem, w tamtym tygodniu chyba, nie mogłem wejść do gry, dopiero wczoraj udało mi się, bo znowu był jakiś problem, nie można było wejść do gry. I nie wiem, czy to jest związane z tym, że, bo możliwe, że kostium już mi się skończył i te inne rzeczy, ale nie mam niestety kostiumu, a miałem, bo tam dostajecie na którymś poziomie kostium. I niestety obydwa, bo miałem dwa kostiumy, skończyły się. Skrzydła, ogon i te sowa i tamte inne rzeczy, wszystko się skończyło, albo po prostu zostało usunięte, nie wiem tego. No i co? I kombinują strasznie z tą grą, cały czas coś zmieniają. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia zmiana, bo naprawdę robią to strasznie tak chaotycznie i po prostu mieszają tym. Odcinki z tej gry, nie wiem co ile się będą pojawiały, bo też nie mam jakby czasu tylko i wyłącznie grać w tą grę. To jest tylko taka krótka informacja dla tych, którzy na przykład interesują się tym tytułem i będą chcieli zagrać, albo ktoś na przykład znajdzie ten odcinek i będzie chciał zagrać w tą grę, no to polecam serdecznie, bo jeżeli ktoś nie grał w tą grę, to naprawdę od początku jak sobie przejdzie fabułę, no to myślę, że to będzie dla niego fajna przygoda w tej grze. A ci, którzy wiedzą, jak ta gra niestety chaotycznie tutaj były zmieniane konta, usuwane i tak dalej, no to wiedzą, jak niestety to było pomieszane wszystko. No ale nic. Myślę, że to by było tyle i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.